Zadanie 32. Jak widzimy z majowej matury 2012 roku, poziom rozszerzony. Udowodnij, że jeżeli a plus b jest większy bądź równe 0, czyli jest to założenie, to prawdziwa jest taka nierówność, czyli będzie to nasza teza. To co mamy udowodnić. Przepisujemy ją i przeprowadzamy dowód. Dowód oczywiście polega na przekształceniu tezy do nierówności, która będzie zawsze prawdziwa. Po drodze gdzieś powinno się nam pojawić założenie. Zatem przepisuję najpierw tezę. Co możemy zrobić? Na początek niewiele, może przerzućmy wszystko na lewą stronę. Co dalej? Trzeba teraz umiejętnie to połączyć w pary i może spróbujmy na początek, tak jak te elementy nam się same ustawiły. Czyli dwa pierwsze, suma sześcianów, jest to wzór skróconego mnożenia. Wzór mamy w tablicach, więc można skorzystać z tablic naturalnych. A z tych elementów można wyłączyć minus AB. I tu otrzymamy A plus B. No i trafiliśmy w zasadzie, myślę, w to, co trzeba, bo skoro nam się pojawia wspólny element, to raczej w dobrym kierunku idziemy. Ten element wyłączymy sobie znowu przed nawias, a w nawiasie zostanie to całe, czyli a kwadrat minus ab plus b kwadrat. No i stąd, jak zabierzemy, zostanie nam minus ab. Teraz delikatny porządek w tym nawiasie. A kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. I jak widzimy, pojawia się wzór skróconego mnożenia. Tych wzorów jest tutaj e, dosyć często. One się pojawiają, a więc po iluś zadaniach na pewno bez problemu je będziecie zauważać. I w zasadzie dotarliśmy do końca zadania. Wystarczy to ładnie skomentować. Możemy powiedzieć tak. Wiemy, że a minus b do kwadratu jest zawsze większe, równe od zera, no bo kwadrat dowolnego wyrażenia jest nieujemny. Oraz z założenia a plus b jest większe bądź równe 0. Zatem iloczyn takich wyrażeń jest zawsze nieujemny. Możemy dalej napisać. Zatem iloczyn powyższy jest zawsze prawdziwy, co należało dowieść. Dziękuję.